Hola compañeros, me nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Warlords Battle Cry 3 Multiplayer. I dzisiaj ze mną pan Miko jest. I gramy dzisiaj... Co my dzisiaj gramy? Dzisiaj gramy 2 na 2, wszyscy jesteśmy rojem. I gramy na pana Dziadziora i na pana Michała. I idę w moralki, ale wrogowie jeszcze o tym nie wiedzą. Trzeci raz z rzędu. Tak, bo już próbujemy któryś raz z rzędu rozpocząć to nagrywanie i mam właśnie 25 minut odcinka, oczywiście, które zostanie wycięte. Bo już to jest piąte podejście już. Już jest piąte, nie czwarte, a piąte. Dobra, ja mam generalnie klepsydrę na czarnym tle, czarna mapa. O! Działa! No to widać było, że to moja osoba stanowiła problem. Ta, wszystko przeze mnie. Ale ty wiesz, że tak rozbite u mnie są, że... Ja nie widzę, gdzie są surowce w ogóle. Jeszcze. Jezu, 50 morale mam, ty. Mam i rekord. Dobra, gdzie jest z kamień trzeciego? Tam jest. A nazywali go Janusz Blin. Ale beznadziejnie z tym kamieniem, że mi się nie przejął od razu. Do dupy, do dupy, do dupy. Weź ty mrówko tam trochę dalej, pobiegnij. Ja to daję na zwiadowców, gdzie mrówki. Wiele efektów. A, ja to pierdzielę. Dobra, tam są kolejne dwie kopalnie kamienia, to się bardzo przyda. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Tutaj. To jest za kamień, to nic nie zrobię jeszcze. No i masz kamienia? Będę miał. Dobra. Po prawej mamy niebieskiego, nie wiem czy tam niebieski. Dobra. B, kurde, muszę zacząć używać tego B, bo... Mrówka do mnie przyszła, jakaś wroga, nie to... Co? Nie, nie jest wroga, dobra, to jesteś ty. To jesteś ty. Znów mi pierdalasz się na mupazę. Ja mam tak mniej więcej zaznaczone już u siebie, jakie kopalnie kontroluję. Dobra. Dobra, kryształów nie mam, co? Patrzcie, jest po prawej. Masz krychę, daj krychy. Nie mam krychy. Czemu? Bo spalam krychy na tym mrowiska. A. Ja sobie wbrew pozorom dosyć mało dałem w środce. Wbrew pozorom, no dałem bardzo mało.
No chłopy mnie przyjęli. Więc możesz się rozmuchać tam na górze. Co? Mówię, że skupili się na mnie, we dwójkę. We dwójkę, w ciebie? No dobra. No kopalnie mi to przyjmowali, więc... Nie to, żeby to były jakieś ważne kopalnie. Ale... Krychy potrzebuję w uj. Potrzebuję tak naprawdę coś przejąć. Capture the flag. Dobra. Dobra, na szczęście tutaj nie są wypełnione. A w ogóle proti nie lekceważ jeziora. Co? Mówię, nie lekceważ jeziora. Nie, nie będę. A który to był dziadzior? Czerwony? Na górze, no. Dobra, to ja pokonam tego na dole. Kurwa, potrzebuję tej krychy jak skurwysyn. A co, ty w stanie opracowujesz? Nie! Nie, nie, jeśli to dobra. Ale on cię zgrywa, odbije, o Jezu. Czerwony cię tam dojeżdża? Potrzebujesz pomocy? Nie? Nie, no to fajnie. A tutaj mam moc przerobową, taką jak Stany Zjednoczone. Kurwa. Potrzebuję ja jeszcze więcej krychy. Your troops are under attack.
Dobra. Nie ma tragedii. Nie ty. Dobra, trucy. Dobra. No to ma jeszcze żelazo. Sobie tam radzisz, nie? Nie. 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 Ale ja to chyba może jakoś inaczej rozegram. Może wyemigruję, kurwa. Nie wiem, stary, emigruj, co tam potrzebujesz. O Jezu, co ja zrobiłem? Jakie głupie to było, ja chciałem zniszczyć ten budynek, nie szkielety. Kurwa. Ty, w sumie nie niszcz mu tych, ja idę tam to przejąć. Będę miał dużą bazę. Nie niszcz! Nie niszcz! Czego? Bazy? No kurwa, no budynku, dobra, zostaw! Zostaw! Nie przejm... Czemu grasz na przejm... Nie graj na przejmowanie! Weź już olej to. Zniszczyć wszystko. Dobra. Będzie uczciwiej, jak zagramy bez przejmowania. Dobra, tutaj was. Tutaj to, tutaj to, tutaj to. Was nie chcę. Więcej was, dobra. Katapulty mogą dojść. Jakiś heal. Wypełnione, wypełnione. Tego nie chcę. Tutaj jeszcze. Magiczny napastnik. Dobra.
Przejmujesz moje kopalnie tam. A dobra, już weź się. Dobra, stary, ja potrzebuję krychy. Potrzebuję w tej krychy w uj. Ej, papciu zdradził Herosa? Nie. Gdzie on nim wyjedzał? Gdzie dziorą wyszedł? O kur, teraz będzie, o Jezu. Co będzie? Babcia go przejmuje w ogóle. Babcio, ogarnięty. On to jest grać będzie. Ej, no czemu mi tam przejmujesz? Patrz jaka emigracja u niego. Dobra, słuchaj, ja biorę te krychę stąd. Ja stąd te krychę drugiego poziomu biorę i ją wypełniam, bo... Ja poradzę. Ja, stary, w cholerę potrzebuję krychy. Teraz to już nic ci nie potrzeba, teraz to już... Teraz to już... Potrzebuję krych. Co ten pawcie tam przejmuje w ogóle jego bazę? No to nieźle. Będzie chyba ma focha, na co? Jezu, dziadzio na ciebie rusza, ty ofensywnie, patrz, on cię bije! Ej, co ten dziadzio ci robi? Bije mi, bo chciał. Ej, to ty mi bijesz, ty bo chciał tymi skorpionami. Co ten dziadzio ci robi? No i gitara, pan. Nie, babciu, twardo rusza do boju. Tyk, leczenie i nawet nie zabił się. No i gitara. Drodzy panowie, drodzy państwo. No i bardzo fajnie. Wszyscy byliśmy rojem. Jedni byli mniejszym rojem, drudzy byli większym rojem. Jak dla mnie była gierka gitarka, jak najbardziej. W sumie te morale nie wiem, czy to się opłacało, pewnie nie. Pewnie było lepiej już wziąć te generowanie większe ten złota i krychy, przede wszystkim krychy, bo mi krychy tak brakowało. Całą grę nie miałem krychy. Miałem tylko jedną kopalnię krychy, że musiałem w końcu na dół przejść krychę, przejąć, która była bardzo blisko Michała. I ja ją, jak ją przejąłem, to od razu ją wypełniłem. Po prostu musiałem mieć drugą kopalnię krychy, bo ja byłem tak bardzo zacofany w rozwoju, że ja pierdzielę. Ale dobra, ale była gitara. Była gitara, prawda? Myślę, że giereczka się udała, prawda? Gites majonez. Także, drodzy państwo, dziękuję za uwagę. Ze mną był Miko. Jop, jop, jop. Dobra.
Pum. Na razie. Czemu ty jesteś jeszcze w grze? Nie jestem w grze, jestem na statystykach.